Siemanko, witam przy środzie między świętami a Nowym Rokiem. Tak, 28 grudnia mamy. No i od rana wziąłem się wczoraj, tu rozmierzyłem, ale też musiałem jechać znowu po farbę. Chłopacy zaczynają malować ściany, ale skończę wam o tych płytkach i dalej coś, żeby po kolei mówić. Wczoraj rozmierzyłem, ale już nie kładłem, to była 16 chyba, czy tam. Okolice tej godziny, no i stwierdziłem, że lepiej nie, bo to na szybko lepiej jechać po farby. Więc się położyłem sobie ten pasek, no i teraz tu ostro cisnę z następnymi rządkami. No tak rozmierzone jest, że docinka będzie tam, gdzie mednę, no i docinkę robię, po prostu płytkę tnę. Tak, no i tu wczoraj miałem tą starą maszynkę od sąsiada, no ona chyba kółko już ma wyrąbane, no i kurde, kupiłem taką, nie wiem czy to profesjonalne czy nie, żeby mi tylko starczyła, no jakoś ten gres tam tnie. Kurde, tu jest, może nie jest idealnie, ale jest taka sztywnawa, nie przegina się na tych roleczkach, na tych rureczkach. Wczoraj no to tak, klatkę tam zrobiłem na dwa razy, no to znaczy tak, na drugi raz, ale nie jest zatarta. Parapety poobsadzałem, a nie nagrywałem. Nie. Dzisiaj było zarobione, jest uniflotem i pociągnięte S1. No i teraz tam było bardzo dużo komentarzy, jak to robić, czy malować, czy nie malować. Ja podjąłem decyzję już, też wam to wytłumaczę, dlaczego tak, a nie inaczej. Malujemy na dwa razy i kładziemy panele, tak? Niektórzy pisali też. Tak niektórzy pisali też różnie, że raz malują, no czytałem wszystkie te komentarze, później kładą panele, na drugi raz malują, no ja stwierdziłem, że malujemy to na raz, na dwa razy i kładziemy panele, żeby tu już dwa razy nie oklejać, bo tu też faska będzie tam opuszczony z sufit na ścianę, tam 2 cm czy 3. Co tam jeszcze? No tutaj płytki do salonu i korytarza. Tutaj panele, tu dzisiaj muszę jechać też znowu, bo wczoraj przyczepki nie wziąłem. Panele wszędzie kładę, też trzy te pokoje wszędzie kładę te same, żeby tu się nie pierdolić, kurwa, z listewkami. No i nic, no. Klej sobie umieszczałem. I trzeba po prostu to wziąć i przerobić za chwilę i... No i zaraz będziemy, kamera na głowę i będziemy jechać. To z ważniejszych rzeczy. Że sufity mamy chyba na dwa razy wszędzie. No została ta klatka. To, ale tu, tam też już sufit jest na dwa razy. A resztę, no to mówię, no, nawet widać takie żółte, no to jest dotąd naciągnięte, ta ściana jest cała. Tylko strasznie mi wczoraj ta gładź bąblowała. Jestem ciekawy, czy to... Bo mam tu szrajberkę. Czy to... No a jak? No. Zostają dziurki, no takie... Zobaczymy jak żyrafa. Może te dziurki zetrze. No to zostało. I ktoś jeszcze mi mówił, żeby wykładzinę tu położyć. Na najtańszą, jaka jest. No też może nie będzie głupi pomysł, nie będzie się nosić. Że to będzie zostawać w tej wykładzinie. Może. A to już na razie kładziemy, na razie to co jest, bo tu jest tyle tego. No po prostu, no z drugiej strony powinienem się cieszyć, że jest wszystko kupione, aby robić, nie? No ale dobra. Tutaj oczywiście rada pana Tomka, wkłady do tego, do kuwet. No też fajna sprawa, tam groszowe sprawa, co chwilę nie myjesz tej kuwety. No nie, no później będziemy docinać jak dojadę. A no jeszcze tam kupiłem paczkę tych płytek, też ktoś mówił o tym, że może być inna partia, no i to jest, mi się wydaje, że to nie jest w ogóle, to jest inny odcień i są cieńsze. Ale kupiłem znowu centymetrowy grzebień, no i po prostu tym innym odcieniem wjadę do tego. Wjadę, no tu będzie, to dużo się nie będzie rzucać w oczy, a ja chyba mi nawet jak tak tnę te płytki z jednej,
To mi tyle może tych płytek starczy, że tu tylko docinki wyjdą z tego, nie? Bo to też, nie wiem, czy to kładzie jak panele, co zostaje, to zaczyna, no w sumie to będzie tu zaczęte. Czy to, co spadnie tam, to zaczynać tu, czy jechać z połówki, nie wiem. Czy po prostu rozmierzyć, bo to też chwilę, to może coś ktoś podpowie, nie? Bo tyle, ile majstrów, tyle będzie podpowiedzi, nie? Coś trzeba wybrać, nie? Tu stwierdziliśmy z panią majstrową, że na razie salon zostaje na biało. Jeszcze nawet możemy to sobie jak coś przemalować już po tym. Po czym, no? Po płytkach, nie? Pogoda piękna, żeby coś robić na dworze, no ale jak nie zrobię teraz, to nie zrobię już. To nie, to będę tak do skoku i to będzie nie robota, bo to, a to trochę narzędzi będzie w samochodzie, a to tu, a tak to jest na razie wszystko tu przyniesione. No jest bajzel, ale no wszystko jest potrzebne. Powoli będziemy z tym uciekać, nie? To, co niepotrzebne, to się będzie... No, to, co niepotrzebne, to się będzie wynosić na strych, bo tam jest miejsce. Się graciarnia zrobi. Dobra, koniec tego pierdolenia o wszystkim i o niczym. Tu oczywiście te docineczki, żeby tam nie było za dobrze, nie? To takie... Dopiero tutaj to się zaczęło równać, bo tam ciąłem są staro, to tu się zaczęło coś równać, nie? Ogólnie system, no te kliniki, no muszę, bo tych mam mało, bo to Tomek mi nawet przywiózł. Te klinowe, ten system, no ale to jest, tym się lepiej, tym lepiej dociągnie. Te płytki tak się nie rozchodzą, nie? No jako tak, to jest za, jak na mnie to jest za profesjonalne, no pod kotłowni, no tam to już jest armagedon, kurwa. Ale my się każdy przyzwyczaił. Dobra. Przerabiam klej i jedziemy. No i chyba, że logistyk ma coś do powiedzenia. No ale już chłopak trochę wyzdrowiał. Mówi, że ani nie popił, ani nie pożar. Dobrze w te święta. A. No nie użył, no nie użył. No albo antybiotyk, albo... A na tym filmie ostatnim o zbetonowaniu to tak się udzielał. Ty? A to Zaru nie wyleci? No. Nie. A to do dudki coś tam zaciągania, dzyndzelka? No chcesz, to ci pożyczę, nie? Pierdoli ostatnio na tym filmie o zbetonowaniu, o wibratorze, że czy używałem, czy odciąg spalin jest, to też kurwa trzeba gościa trochę mu powiedzieć. Grzebień mam taką zużytą ósemkę. Może nawet by się nowa przydała, ale... Dobra, kładę na płytkę grzebień i na podłogę grzebień w tym samym kierunku. Nie wiem, czy to powinno się na krzyż. Kiedyś robiło się na krzyż, teraz, że mniej powietrza jest na w ten sposób. Zrobię w ten sposób. Ta podłoga, no wam powiem, że nie szukam tu za bardzo poziomu, bo zobaczcie, gdzie mam tą poziomnicę, no może trochę, nie wiem, gdzieś tą metrową miałem, ale nie szukam, lecę tak jak ściana, tak wiem, powinienem kolaniki, ale jeszcze się nie dorobiłem. Co to za system? Marten. Jakiś tam. No i tu już jest, mam powiem, taki problem, że jak jest trochę płytka dobita, to one już ciężko wchodzą. Ale no jakoś tam wchodzą. Jak się kleju trochę dostanie. No ale coś tam wchodzi, tam już nie kładę tego, tam jadę tym kręconym. Dobra, teraz tu mam strzałka idzie tak, idzie w tę stronę, a później ją kładę, to idzie tam do okna, cały czas strzałka do okna. Tu nie będę
Ktoś mi pisał, że mi zazdrości, jak muruję. A ja zazdroszczę ludziom, jak kładą płytki. Też trzeba się nauczyć, nie? Aczkolwiek x lat do tyłu w firmie, która już nie istnieje, bo gość ją przeklał, wpadliśmy całą ogromę w płytkach. A gościowi dobrze szło na tamte czasy. Jak to było 10 lat temu i B6 jeździł, no to... Ale to też B6 jeździł, a my wypłat nie widzieli, nie? Albo zawsze były ukrojone. No chuj z takim pracodawcą, nie? Najpierw ludzie, a dopiero samochód. No i wiem, też przystawka powinna być, ale wam powiem szczerze, że nie wiem, czy warto, bo to takie... To żaden gabaryt te płytki, nie? No to będą tylko te, więc sobie jakoś tam radzę bez. Gdzieś tu szmaty, nie? Kurwa. Ja go nie wymiar też trzymają, nie? Dobra. Kładę to. Na dwa trochę słabo, tych jak dwa dam, bo... Tak ty, nie wiem, czy one też na środku mają brzuch, czy coś. No tak, to no nie pęka to. No i trochę czuć, że to się na pewno... Ręcami to się równa, nie? Dobra, i tu. Jak trzeba, to je piłuję. Ręką albo tym. Ale czy to nie jest zabawa? Zamiast kłaść to kręcę i kręcę. Chuj dużo nie ma u siebie, to mogę się pobawić. Piec poszedł chyba do normy, wygrzało się trochę, bo aż tak mocno się już nie włącza. Nie włącza. Fakt, że no, temperatura też jaka jest, taka jest. No tu na przykład nie potrzeba, czuję, nie? I najwyżej jest trochę, jest ten, świrze to coś można jeszcze poprzednio poregulować, a tak to. Trochę więcej sobie tego kleju zrobiłem, bo. To jednak nie ściana, nie? Co tam jeszcze ciekawego myśleliście? Może też za mocno trochę ten grzebień przyciska, nie? Dobra. Coś mi się zaraz przypomni, bo na razie to muszę iść tam po płytki wydobyć. No jest problem, żeby to włożyć, ale... Ale już mam sposób i tnę to z jednej strony. I tyle tutaj tym... Chuj majstery. I powinno być dobrze. Tak mi wpadł. To znaczy nie, no wiedziałem o tym kanale, ale ja tam wolę oglądać ogólnie, no ogólnobudowlane, nie? I ostatnio Daven wykończenia mi wpadł. Taki kanał, tam. Tam właśnie robi łazienkę w jodełkę. No na filmie to zawsze fajnie idzie, no ale skoro się zgrał, no to no fajnie mu to jest. W ogóle te wszelkie, jak to kładą te płytki, te wielkie, ja już nie mówię tu o polskich youtuberach, tylko ogólnie o tych rolkach, shortach, TikTokach, kurwa co teraz kopiują z tego, z TikToka na short z tego.
na YouTube'a, to tam jest, nie? Oni tam te gabaryty kładą, wibratory, posadzkę od razu z tym. Z czym to posadzkę? Z płytkami. Jest to w Chinach. W Chinach taka technika. Ale to efekt końcowy rzadko kiedy jest pokazany. Także tutaj sobie wyjmuję te przy samej ścianie. Te też są fajne krzyżyki, wam powiem. Tomek mi tu przywiózł. To chyba miał razem z tym zestawem. Muszę kurwa zamówić tych może trochę tego samego do równania. Może zestaw taki jeszcze. Kurwa, o czym ja mówię. O, o tych krzyżykach nie wiem, co jeszcze wcześniej mówi. No tak, wiem, trzeba ten. Trzeba przekręcić, żeby tam na drugi dzień to wydobyć. Nie wiem, czy mówiłem, ale to wspomnę. Podłogówka jest od wczoraj wyłączona, nie? Żeby nie było, chociaż mówię, ona teraz to tam nie grzeje tak jak grzała. No i przy płytkach to. No muszą być czyste te fugi, bo to później to już tego nie wygrzejesz. Jak się pościska tym wszystkim, żeby fugę trochę na przerobić, trochę żeby, widzę, że tu jest ząbek i ta by mogła trochę odejść, ale no też tymi zestawami też się przeciąga te płyty. Ale to chyba nie urywa się, nie? Kiedyś to były zęby się robiło i też było dobrze. Kurwa, pół płytki wystawało. Każdy był zadowolony, że ma płytki, a nie gumoleon. No i też trzeba uważać, nie? Wzór i wyszczerbienie. No tu jest wyszczerbiona, nie będę jej. Chociaż ten wzór to też tak. Kurwa, dobrze to jest położone. Tak powinno być. I pipka jest. Aj. No dobra. No i co? To i tak. Ja wiem, że to. Któryś to nie interesuje. Już się kładzie, to się kładzie w tą samą stronę. No i co tu? Tylko różnica? Kurwa, tam pod meblami. To już nigdzie nie włożę, bo to cały czas będzie tu. Tu jak meble by będą może, to tylko tu będą. Kurwa, dobra. Tak trzeba kłaść. Albo jeszcze wymienię. Tylko, że to już jest druga. Jest tu pęknięte. To ma tu szczerbek i jak to wyszło? Kurwa, mam nie pizdeń w ogóle. Dobra, pójdę może na docinkę jeszcze coś, chociaż mówię, tu na docinkę to mam. I tnę z tej, kurwa, się nie przejmuję. Się przejmować, to kurwa gdzieś miesiąc to robię. I teraz tak, tu się nie przejmujcie, bo niby półkę to mieszadła i tak kurwa się oblepi. Znaczy sobie wdychę, bo tam dziesiątka na takie na 9-8 można uciąć. I żeby to non stop tak samo szło, to tutaj mierzę sobie kurwa ta miara. Ile to będzie?
179,6. Dobrze. 178,4. Co ty pierdolisz? 178,4. Wiem, że tego główka tu za dużo nie widzicie, ale to w ogóle to nie używam, bo to sobie skręciłem, ale po prostu robię zawsze tu. Patrzcie tu. Czym mniejsza ta płytka, tym to wygodniej się robi. Dobrze, tu gabarytów nie kładę. No i tak to ucięło. W sumie to nie jest poszczerbione, tylko na przykład tu trochę wystają dołem. No. Na moje to jest dobrze. Tam nie czekam na te, jak to się mówi, nie zostawiam tych odcinek, bo to ani później kleju położyć, ani nic, tylko od razu wszystko mierzę, tnę, by się nie cofać. No to jest nie robota. Ale dobrze, że tego szlifierą tego nie atakuję, bo przecież... Gdzie to ciąć? Tylko przesadziłem z tym klejem. A no i pamiętajcie, że jak się obetnie piankę równo z tym, z posadzką, to lepiej no na ciasno tego nie robić. Dlatego my tutaj, jak przyszliśmy pierwszy dzień chyba, to tą piankę obcięliśmy na grubość płyty regipsowej, karton gipsowej. No i staram się teraz tak nie dociskać tego grzebienia. Trochę tam trzeszczy jeszcze, ale... Dobra, i znowu muszę tych gówin wyciąć. Może jakby tu właśnie... Trochę za... Widzę tych z milimetrów. Tu jest od 7 do 15, ale to jest wysokość płytki. Klipsów na płytkę 60x60. 10, kurwa, jak ja mam to zrobić? To będzie 6 i 6, 12 chyba. Ale jak tu grubo płyki, to może gdzieś to było napisane. Nie, to chyba na aukcji było podane, jaka ta gruba stopka jest tutaj pod spodem. Ale na pewno jak ktoś to, jak będę kupował, to kupię ten pomarańczowy. Pierdolę to. No wiem, to szybciej, ale nie, no, moim się to dobrze ma się urywać. A jak się to będzie urywać, to cholera wie. No i mamy koniec dnia. Ogarnięte. Tutaj próg wyszedł tak. Niby dilatacja jest tu, no także najwyżej, nie wiem, z Likonem się zrobi, albo fuga kiedyś wypadnie. No. Co z tym systemem? Szczerze wam powiem, no szybszy jest chyba ten zielony, tak? Ten na klinach, ale znowu ten na gwincie jest, no będzie trwalszy, nie? Jeżeli do jednorazowego użytku, no to chyba czy tak, to bym wolał ten skręcany. Bo jednak jest większa siła tego dociągu.
I praktycznie jak jednym złapiemy, to one aż tak się nie przesuwają, nie? Dwa, ten znowu, ten klinowy. Jeżeli chcemy dociągnąć tą płytkę do tej, no to od tej strony klina. Jeżeli chcemy odciągnąć, no to w drugą stronę. To zauważyłem tam na tych docinkach, nie? No i tutaj poszczerbione poszła tu jedna. Mam nadzieję, że to chyba na pewno ościeżnica ościeże zakryje. No i tam na narożniku wyszła druga, czy że nie wiem, gdzie to było. Także luks. No i mam, zostały mi cztery. W sumie muszę mieć tam 8 płytek. Bo tamte będę pewnie ścinał. Mam nadzieję, że starczy tam, bo tam... Tam jest 103. I 15, tak jest 118. A płytki mają 120, no 2 cm będę ścinał dzisiaj. Już wyrzuciłem na gruz, ale miałem taką na 102 cm docinkę. No po prostu muszę się nauczyć tej maszynki też. To nie jest taki hop-siup, nie? No i dokładności, no bo jednak się, tak jak Sławomir pisał Jarzyna, że nie widać nic metrów, bo on woli bruzdy kłód, przynajmniej metry widać. No a ja muszę się po prostu przestawić z hektarów, tak jak mu odpisałem, na milimetry, no i powoli. No jakoś to wychodzi, no to akurat mi się bardzo podoba. Nie chodzi o kolor, nie, tylko chodzi o położenie tych płytek, no, bo naprawdę, no wyszło mi to. Rzadko kiedy, ale coś mi wyszło. A z farbami, aż mi się nie chce tam zapalać, zresztą coś zostawię, kurde, nie wiem, czy na koniec coś zostawić, żeby to zobaczyć, już ten efekt końcowy, żeby to coś było niespodzianki, zresztą nie wiem. Kolory, no to wiecie, to są gusta i tam guściki i co tam będziemy dyskutować. No, chłopacy zaczęli malować, także no tak liczą, że no bym musiał wziąć jeszcze litrową i 2,5 litrową, żeby to te metry co są, bo niby to powinno starczyć na raz taka puszka, a tu półtorej maluję. No przecież nie wetrą tak, że nie rozetrą jej na zero, bo to zresztą pierwszy raz nikt nie maluje, no to wie jak to powinno się malować. No i co, trzeba będzie dokupić. No i zaraz właśnie kończę to nagrywanie i jadę. Może dzisiaj kupię, to jutro już nie będę jeździł. No zobaczymy. A, jeszcze był jeden fajny komentarz, że odnośnie krzyżyków, że ktoś za tej historii krzyżyków nie uznaje. No można to robić bez krzyżyków, jak jeszcze ktoś tam sprawę ma, no chyba, że... No zresztą wiecie, ile majstrów, tyle jest tych metod, nie? Dobra, już nie przeciągam, bo to nawet mnie plecy zabolały, jak gorzej niż od murarki. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak wam się podobał, to pamiętajcie tam łapa w górę, nie? Jak ktoś dotrwał do tego momentu. No i co? No to tyle było w tym odcinku.